czołem strażacy. Na progu 20 niedzieli po Trójcy Świętej 17 października 2021 roku. Witając wszystkich za pośrednictwem chrześcijańskiej telewizji internetowej, pragnę uczynić to hasłem dzisiejszej niedzieli, rozpoczynającego się zarazem tygodnia. A są to słowa wyjęte z księgi proroka Micheasza, gdzie w 6 rozdziale i wierszu 8 czytamy. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Panie i Boże, racz błogosławić hasło rozpoczynającego się tygodnia na sercach i duszach naszych. Amen. Umiłowani w Panu, drodzy słuchacze, drodzy strażacy, codziennie jesteśmy bombardowani wieloma informacjami, uchwałami, ustawami, które nakazują, wymuszają pewien porządek zachowania i postępowania. Właściwie są one po to, aby państwo dobrze funkcjonowało i egzystowało. Nie zawsze to prawo nam się podoba. Mówimy, że ono ewoluuje, że jest dopasowane do potrzeb, chwili i czasu. Czy jest to właściwe? Nie wiem, ale nie mnie to oceniać. To oceni z pewnością historia. Jednakże jest jedno, owszem stare, ale niezmienne prawo, które się nigdy nie zmienia. Ono nie ewoluuje. Ono jest stałe i niewzruszone. To Boże prawo, które zasadzone jest na miłości i dobroci, ba Bożej miłości i dobroci, i to chcę tu jednoznacznie podkreślić. Ona zawsze jest nakierowana na człowieka i to bez względu na kolor skóry, denominację wyznaniową, pozycję społeczną, polityczną czy kościelną. A dzieje się tak dlatego, gdyż Bóg kocha każdego człowieka, bo człowiek jest koroną Bożego stworzenia. I Stwórca chce, aby Jego stworzenie w pełni realizowało Jego prawo miłości i dobroci. To prawo nie jest zasłonięte jakąś jedną, wielką, potężną, Bożą tajemnicą. Nie, nic z tych rzeczy. Ono jest bardzo klarowne, przejrzyste. Tylko czy ja w pędzie dzisiejszego życia, pośród codziennych trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu, umiem z tego prawa korzystać? Czy wprowadzam go w czyn? Dziś prorok Micheasz przypomina nam, że mamy okazywać miłość bratniom, ale nie wybranym, ale wszystkim ludziom. Słowa proroka Micheasza wskazują nam na krzyż Jezusa Chrystusa, chociaż sam Micheasz nie znał Jezusa Chrystusa. To właśnie w krzyżu Chrystusa znajdziemy pełnię miłości. Ona nie jest wybiórczą, ale ona jest czystą. Ona się nie nadyma, nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, ona jest prawdą. Ona wszystko przebacza. Czy tak jest w Twoim i moim życiu? Popatrz, ile dziś niepotrzebnych sporów, kłótni, antagonizmów, uprzedzeń. Wiele tego wszystkiego. To nie dzieje się gdzieś daleko poza chrześcijaństwem. To nie dzieje się gdzieś daleko na różnych kontynentach, tylko nie w naszym kraju. Nie. To wszystko dzieje się w łonie chrześcijaństwa. W chrześcijańskich domach, w chrześcijańskich rodzinach. A w takiej atmosferze naprawdę trudno, bardzo trudno realizować Boże prawo miłości i dobroci. Czegoś nam zabrakło. No właśnie. Czego? Micheasz dziś mówi o pokorze. Gdyby chrześcijański świat przestał się wywyższać, przestał się wynosić, to więcej i częściej stawałby jak ewangeliczny celnik przed Chrystusem i wołał:
Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Tak, tak, kochani, tu potrzeba modlitwy. Nieokazjonalnej, nie na pokaz, ale szczerej i nieobłudnej. Także tej w zaciszu domowym, w zaciszu remizy strażackiej. Potrzeba nam wielkiej pokorze i uniżoności serca, spojrzeć na swoje życie poprzez pryzmat Chrystusowego krzyża i wtedy zobaczymy, jak wiele nam brak. Ale w Chrystusie jesteśmy nowymi stworzeniami. Stare rzeczy przeminęły. Wszystko stało się nowe i możemy w pełni realizować to Boże, Chrystusowe prawo miłości i dobroci. Jesteś do tego gotów? Jeśli tak, to proszę Cię, westchnij ze mną do Boga i módlmy się. Boże, spraw łaskawie, abyśmy umieli składać w Twoje ręce sprawy, wobec których jesteśmy bezsilni i bezradni. Dla Ciebie nie ma sytuacji bez wyjścia i rozwiązania. Gdy wkraczasz w życie człowieka, dzieją się niepojęte rzeczy. Ożyw więc wiarę naszą, rozbudź ducha ufności i dopomóż nam przezwyciężyć samych siebie, nasze słabości, trwogę przed wrogami. Przede wszystkim pragniemy być posłuszni Tobie, wypełniać wolę Twoją objawioną w wiecznym słowie prawdy i łaski. Nie dopuść, abyśmy skalali serce nasze przeteczeństwem, kłamstwem, oszustwem i niewiernością, ale w Duchu Świętym uświęcali życie swoje i przygotowywali się na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Panie, w tym przygotowaniu się do tegoż wielkiego dnia, pomóż nam wypełniać Twoje prawo miłości i dobroci. Niech inni zobaczą, że naprawdę jesteśmy Twoimi uczniami, Twoimi wyznawcami. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę wszystkim, a także i sobie, błogosławionej niedzieli. Wielu, naprawdę wielu chwil spędzanych u stóp Chrystusa. Niech inni, jak modliliśmy się, zobaczą, że naprawdę jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.